Cześć, ja nazywam się Marcin. Mam 20 minut na prezentację, przygotowałem się na 30, ale wcześniej skasowałem jeden slajd, także zostało mi 67, więc szybko polecę. Tak od razu też dodam po komentarzach, które padły po poprzedniej prezentacji. Nasze narzędzie, o którym będę też opowiadał, trafia do dzieci, jest to nowa technologia, wykorzystuje tablet, ale postarajcie się pomyśleć o tym jako o narzędziu, które może zwiększyć atrakcyjność prowadzenia zajęć, pokazać nowe drogi nauki, a nie o czymś, co ma totalnie zmienić, jakby to zdjęcie tak, żebym tu w miarę tak szczupu wyszedł. Dobra, tak korzystając z chwili, wykorzystając minutkę, zbuduję swój autorytet. Jestem programistą, jestem robotykiem z wykształcenia. Tutaj powiedziałem, że jestem szefem, szefów jest pięciu. Śmialiśmy się pewnego dnia, że mamy w zespole pięciu dyrektorów, nie ma komu pracować. Wszystko osoby techniczne, jedna osoba była naszym wykładowcą, naszym mentorem na studiach. A zajmujemy się na co dzień robotem Foton, czyli takim małym, słodkim ludzikiem. Ale o nim za chwilkę, bo dzisiaj kolorowa historia startupu edukacyjnego. Edukacyjny nie do końca, bo zajmujemy się głównie hardwarem, aczkolwiek stworzyliśmy robota skierowanego do edukacji dzieci. I na sam początek chciałem pokazać wam dwa filmiki, z których tak naprawdę wynika to, co powstało dalej. Kilka miesięcy kolejnych prac wynikało z tego, co robiliśmy wcześniej. To był pierwszy robot, którego zrobiliśmy. To był robot Sumo. Jego zadaniem było wykrycie innego robota na macie i wyrzucenie go poza matę. Nasz był czarny, niestety przegrał, ale nie przedłużając. Drugim robotem, którego zrobiliśmy, był łazik marsjański Hyperion. To był ten łazik, który wygrał dwa razy z rzędu w Stanach na zawodach łazików marsjańskich URC. I dlaczego wam to pokazuję? Bo to silnie wpłynęło na to, co zrobiliśmy przez kolejne kilka miesięcy, dlaczego błądziliśmy dosyć mocno i skąd wziął się pomysł. Na kolejny konkurs technologiczny szukaliśmy kolejnego pomysłu na robota. W międzyczasie trafiliśmy na fajną statystykę, która pokazywała, że liczba nowo tworzonych miejsc pracy dla programistów, liczba tych miejsc będzie o milion większa niż uczelnie są w stanie takich programistów wykształcić. Dodatkowo trafiliśmy na inne badania, które pokazywały, że każdy kolejny rocznik dzieci, cofnę do zdjęcia, proszę, każdy kolejny rocznik dzieci ma coraz większe problemy z logicznym myśleniem, coraz gorsze wyniki w nauce, dlatego stwierdziliśmy, zróbmy robota dla dzieciaków. Zróbmy robota, który będzie pomagał im się rozwijać, który będzie pomagał rozwijać w ich umiejętność logicznego myślenia, a przy okazji pouczmy programować. Tylko chcieliśmy zrobić od razu robota fajniejszego, który będzie się rozwijał razem z dzieckiem. To był pierwszy robot, który powstał w garażu w 3 godziny, z tego co mieliśmy w garażu. Miesiąc później nabrał on formę fizyczną i tu widać silny wpływ tych poprzednich robotów, nad którymi pracowaliśmy. Zastanowiliśmy się, jak weryfikować to, że robot się rozwija. Niech weryfikujmy to w walce. Graliśmy też w Diablo i to też mogło mieć zły wpływ. Z tym robotem zgłosiliśmy się do Podlaskiego Akceleratora Innowacji. Tam wygraliśmy 15 tysięcy złotych. Za te pieniądze kupiliśmy drukarkę 3D, dzięki której nasz robot się roztył, nabrał nowych cech, wyglądał już fajniej. Z tym robotem zgłosiliśmy się do Microsoft Imagine Cup. Z tego zdjęcia się śmiejemy, bo zamówiliśmy koszulki dwa dni przed i okazało się, że pasują tylko na Krzyśka, drugiego od prawej. Ten konkurs wygraliśmy, tam poznaliśmy akcelerator biznesowy, który objął nas opieką przez kilka najbliższych miesięcy, tutaj pan, który krzyczy, i panowie obok niego, którzy później zainwestowali w fazie presidowej w rozwój naszego projektu. Po konkursie odzew był na tyle fajny, że stwierdziliśmy, że okej, skoro projekt studencki nam się udał, projekt jest fajnie odbierany, to pójdźmy z tym do ludzi, zobaczmy, czy zrobimy z tego produkt. No i okazało się, że produkt jest fajny, design nikomu się nie podoba, zrobiliśmy masę błędów technicznych, źle go zaprojektowaliśmy pod każdym kątem, więc skasowaliśmy ten projekt, mieliśmy dużo wiedzy, dużo pomysłów, dużo doświadczenia, też mieliśmy już wypracowany pierwszy silnik programowania dla dzieci autorski. I stwierdziliśmy, że robimy to jeszcze raz, robimy to razem z dziećmi, tak żeby robot był dostosowany do tego, czego chcą dzieci. I na tym etapie zaczęliśmy współpracować z biurem designerskim z Krakowa, biurem WORM, który zajmuje się projektowaniem produktów, głównie odkurzaczy, ale tutaj akurat fajnie sprawdził się w przypadku robota.
No i tak, robiliśmy to na tej zasadzie, że zbieraliśmy cechy, które dzieciom się podobają, co robot powinien mieć, czego powinien nie mieć, to samo z rodzicami, jaki powinien być robot dla ich dziecka, za co mogą zapłacić, za co by w życiu nie zapłacili. I robiliśmy szkice. Z tymi szkicami szliśmy do przedszkola, do szkoły podstawowej, robiliśmy ankiety obrazkowe i dzieci głosowały na te roboty, które im się podobały. Co im się podobało, co im się nie podobało. I na tej podstawie wyszło, że robot powinien mieć dwa kółka, czółka, oczy, takie rzeczy. Mało brakowało, robot wyglądałby w ten sposób. Przy czwartej iteracji 40% dzieci zagłosowało na tą kulkę, ale jako zespół stwierdziliśmy, że tego nie wyprodukujemy i nam się to nie podoba. Przy piątej iteracji 90% dzieci zagłosowało na robota po prawej stronie, no i w tym kierunku zaczęliśmy pracować. Jako, że już mieliśmy drukarkę 3D, to mogliśmy zacząć prototypować. Stworzyliśmy pierwszy jakiś prototyp, stworzyliśmy pierwsze 6 robotów, które jeździły, mogliśmy je programować. I to zdjęcie zasługuje na minutę ciszy, bo to jest ostatnie zdjęcie, na którym mamy 6 robotów. Po evencie robiliśmy dla Microsoftu Mikołajki, zostało nam 2 roboty. No ale dzięki temu eventowi zobaczyliśmy, co dzieci zrobią z robotem, za co go złapią, jak się nim obsługują i tak dalej, i tak dalej. I od tego czasu zaczęliśmy pracować ściśle z dziećmi. Prowadziliśmy warsztaty z programowania dla dzieci bezpłatnie, jeździliśmy po przedszkolach, po szkołach podstawowych, testowaliśmy, co dzieciaki zrobią w tym, kiedy dostaną robota w grupę. Nieraz zdarzyło się, że dziecko nie zauważyło robota, kopnęło i różne rzeczy odpadły, ale dzięki temu mogliśmy dodać śrubki, gdzie trzeba i teraz robot spada z wysokości, nic mu się nie dzieje. Oprócz tego, że patrzyliśmy, co dzieci z tym zrobią, staraliśmy się wyłapać, co dzieci robią z aplikacją, co dzieci robią, jak się w ogóle tym obsługują. Wyłapaliśmy to, że dzieci na dziewczynki na etapie przedszkola programują lepiej niż chłopcy. Później się to mocno zmienia, ale też słyszałem dlaczego, bo ponoć na pewnym etapie rozwoju dziewczynki przestają się bawić klockami Lego i to powoduje, że ich wyobraźnia przestrzenna zwalnia, a chłopcy bawiąc się dalej, to przyspiesza. Wyłapaliśmy, że dzieci praworęczne, leworęczne mają inną manualność kciuka, więc zrobiliśmy odbicie lustrzane dla dzieci leworęcznych. No i wyłapaliśmy to, że my jako dorośli programiści mamy duże kciuki, dzieci mają trochę mniejsze, więc interfejs nie był dostosowany do dzieci. Chodziliśmy też do przedszkola leśnego, mamy w Białymstoku takie fajne przedszkole, gdzie dzieci pół dnia spędzają w lesie. No daliśmy im robotę na cały dzień, patrzyliśmy, co z tym zrobią. No i tutaj mieliśmy właśnie taki niespodziewany crash test, gdzie robot spadł z tego stołu na kamienie, dziewczynka go po prostu podniosła i pychała po piachu dalej. Pożyczaliśmy robota dla znajomych na weekendy, patrzyliśmy, co dzieciaki będą robić z tym w domu. Na tej podstawie też stwierdzaliśmy, w jakie gadżety warto zainwestować, w jakie nie. I okazało się, że warto zainwestować w przejściówki do Lego, bo dzieci budują sobie na przykład przyczep. Staraliśmy się też docierać do miejsc, do których technologia sama nie dociera. No i tutaj trochę działamy charytatywnie. Ogólnie do tego momentu współpracowaliśmy z 350 dziećmi, 200 rodzicami i na ostatnim etapie zaangażowaliśmy do pracy również nauczycieli, aby stworzyć produkt, który będzie mógł wykorzystywany być nie tylko w domu, ale również w szkole. W tym momencie do każdej z tych liczb można dodać po jednym zerze, ale to jakby było do czerwca zeszłego roku, kiedy stworzyliśmy finalny prototyp, który dostał zresztą nagrodę Dobry Wzór od Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. I tak de facto jest to nagroda dla dzieciaków, a nie do końca dla nas, bo gdyby nie dzieci, to takiego designu byśmy nie mieli. Na tym etapie stwierdziliśmy też, że warto produkt pokazać troszkę dalej niż lokalne szkoły, lokalne przedszkola i wyszliśmy z projektem na serwis crowdfundingowy Kickstarter, na który przygotowaliśmy specjalnie film, który chciałem wam pokazać. I w tym momencie pokażę wam film, tylko troszkę zgłośnie. Tak pędzę, bo mam mało czasu. To survive, I'm trying to put it together somehow.
tym filmie jest jedna taka scena, którą uwielbiam najbardziej. Jest to konkretnie ten kadr, a uwielbiam go dlatego, że pokazuje, że wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, zrobiliśmy ręcznie. I nawet spadek ten był na naszej... Boże, jak to się nazywa? Wędce, tak. Łącznie na kampanii zebraliśmy 53 tysiące dolarów, wsparło nas 300 osób z całego świata, mieliśmy zamówienia z Argentyny, z Chile, z Peru i kilku innych krajów, których nawet nie wiedziałem do końca, gdzie są na mapie. No i stwierdziliśmy, dobra, fajnie, udało nam się zebrać pieniądze na launch produktu, spróbujmy to zrobić. No i teraz studenci poszli wycenić formy, no i okazało się, że 1,5 miliona netto dla 5 studentów. Jest to dosyć dużo, nogi nam troszeczkę zmiękły, ale 5 miesięcy później, po 5. wycenie, okazało się, że jesteśmy w stanie zejść do 560 tysięcy złotych, jednocześnie nie niszcząc designu, bo po lewej stronie mamy robota, który był podczas Kickstartera, po prawej ten, który wyszedł po wszystkich zmianach i okazało się, że przed wyprostowaniem tych kółek, który był lekko po skosie, to jest 400 tysięcy złotych. No i stwierdziliśmy, że okej, robimy robota, udało nam się pozyskać finansowanie na stworzenie form wtryskowych. Dzisiaj w nocy dostałem zdjęcia, że już mamy pierwsze elementy. No i tak naprawdę niedługo, bo w zasadzie pod koniec maja dostajemy pierwsze elementy, będziemy go składać w Białymstoku, wszystko będziemy produkować w Białymstoku. I w tym momencie przejdziemy do tego, jak to w ogóle działa, czym jest ten foton. Kiedy wyciągamy robota z pudełka, robot nie potrafi totalnie nic. Wszystkiego musimy robota nauczyć. W specjalnej aplikacji dowiadujemy się, że robot przybył nas z innej planety, ale przed lądowaniem rozbił się i stracił wszystkie swoje możliwości. I teraz od dzieci zależy, co tak de facto robot będzie potrafił. Na samym początku musimy nauczyć robota takich prostych rzeczy, jak się poruszać, jak reaguje na sterowanie, jak możemy go okodować, zaprogramować, jak on na to reaguje. Na dalszym etapie robimy doświadczenia z czujnikami, które robot ma w sobie. Tak na przykładzie tutaj na brzuszku mamy czujnik odległości, on wykrywa przeszkody, wykrywa odległość od tych przeszkód i musimy najpierw zrobić z robotem kilka doświadczeń. Poprowadzić go ręką, żeby zareagował na skręty rąk, przesunąć go do ściany, żeby dokładnie określił, jaka jest odległość. I kiedy dziecko zrozumie, jaki ten czujnik ma ograniczenia, musi nauczyć robota, jak z niego korzystać. Na przykład to, że za ręką trzeba podążać, odsuwać się od niej, że przed ścianą się trzeba zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. A piszemy programy w prostych językach. Stworzyliśmy w tym momencie 3 silniki, 3 interfejsy do programowania. Wszystkie są nasze autorskie, chociaż inspirowane sprawdzonymi narzędziami, które możemy gdzieś w internecie znaleźć, gdzie znaleźliśmy jakieś uproszczenia. I tak, jak programujemy? Stworzyliśmy 3 silniki. Pierwszy jest przeznaczony dla dzieci w przedszkolu. Z naszych testów wynika, że 3-latki sobie z tym spokojnie radzą. Programujemy w ten sposób, że mamy szachownicę i każde pole to jest określona długość roboty, określona długość, jaką ma robot przejechać. To możemy ustawić na specjalnej linijce. I teraz, kiedy przykładamy palec do robota i ciągniemy nim do góry, w prawo, to robot przejdzie 2 odległości, obróci się tu w prawo i przejdzie 2 kolejne odległości. Na tą ścieżkę możemy wrzucać różne wydarzenia, czyli to, żeby robot wydał na przykład dźwięk kota, zmienił kolor podświetlenia i tak dalej. Drugi silnik programowania przeznaczony jest dla dzieci mniej więcej na poziomie zerówki. Dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, ale już ich wyobraźnia przestrzenna jest dużo, dużo bardziej zaawansowana. I tutaj ścieżkę musimy sobie wyobrazić. Czyli powiedzmy, mamy program główny, 2 funkcje pomocnicze i robot tak, po kolei, wyda dźwięk kota, przejedzie 1 długość do przodu, obróci się w prawo i wywoła funkcję pomocniczą pierwszą i zacznie wykonywać instrukcje po kolei z tej funkcji drugiej. Trzeci silnik programowania jest przeznaczony dla dzieci starszych, które już potrafią czytać. I tutaj dzieci mają użyć konfiguracji wielu elementów, czyli dokładnie ile robot przyjedzie, o ile centymetrów, o ile jaki kąt się ma obrócić, nie tylko 90 stopni domyślnie, ale mogą też obrócić robota o konkretny kąt, po prostu pokazując mu graficznie, gdzie się ma zatrzymać. Tutaj możemy też już wpływać na takie bardziej zaawansowane rzeczy, typu, że robot ma zaczekać na jakąś interakcję, ma zareagować na przykład na zgaszenie światła, na klaśnięcie, na pogłaskanie go, i tak dalej, i tak dalej. Okej, i tutaj przechodzimy do grupy MAC. Tutaj znowu przydałoby się to samo zdjęcie, które miał Robert, Kubuś Puchatek i Tygrysek, bo MAC nie jest tylko naszym dystrybutorem, ale przede wszystkim jest naszym partnerem. Razem z nimi opracowujemy aplikację specjalnie przeznaczoną do edukacji, scenariusze, jak krok po kroku nauczyciel może przeprowadzić zajęcia, wykorzystując robota, żeby się nie zagubił w tym, żeby dokładnie wiedział, w którym miejscu kliknąć. Tą aplikację też testujemy z nauczycielami, którzy nam podpowiadają, gdzie jest jeszcze za skomplikowanie, gdzie coś uprościć, gdzie jak
coś poprawić. W 2017 roku we wrześniu startuje pilotaż w szkołach. My razem z grupą MAT startujemy z pilotażem już. Pierwszą rundę startujemy w Białymstoku, jedziemy też w tym miesiącu do Słupska. W dalszych krokach jest Warszawa i Kielce. No a robot obecnie przebywa w Finlandii, gdzie negocjujemy z miastem Vanta, żeby tam również przeprowadzić pilotaż. No i fotno to nie tylko nauka kodowania, bo oprócz tego, że możemy robota zaprogramować, to wykorzystując robota chcielibyśmy uczyć innych rzeczy, żeby programowanie było narzędziem do tego, aby uczyć czegoś konkretnego. Na przykład dzieci, które nie są zainteresowane przyrodą czy biologią, mogły przy pomocy programowania zapamiętać jakieś rzeczy, które gdzieś były umieszczone w trakcie zajęć. I tutaj jest jakby przykład tego, jak uczyliśmy dzieci kierunków, bo tutaj było, mieliśmy taki event, gdzie przyszły dzieci, które chcieliśmy nauczyć kodować, ale okazało się, że to są dużo młodsze dzieci niż zakładaliśmy. Więc zrobiliśmy ogromną grę planszową, w której robot był pionkiem. I teraz dzieci programowały, rzucały kostką i programowały, ile robot ma przejechać pól, w którym miejscu ma skręcić w prawo czy w lewo. I to już było dla nich wyzwanie. Plus liczenie dokładnie co, ile i gdzie. Po drodze miały pola, na które robot stawał. Niektóre pola to była aktywność fizyczna, inne pola to były zagadki, jakieś różne historyjki i tak dalej, a żółte pola to była aktywność z robotem, czyli okodowywaliśmy jakąś konkretną interakcję z robotem. I tutaj się pochwalę, wymyśliliśmy, w jaki sposób pokazać dzieciom, czym jest alfabet Braille'a i jak można go zakodować. Ja osobiście, powiem szczerze, nie wiedziałem, wymyśliła to nasza Zuza. I alfabet Braille'a wygląda w ten sposób. Mamy matrycę 2x3, i odpowiednie kropki, które gdzieś tam widzieliście pewnie, czy na lekach, czy gdziekolwiek, odpowiadają konkretnej literze. Jeżeli postawilibyśmy robota na takiej macie 2x3 i w odpowiednich miejscach zapalalibyśmy i gasilibyśmy podświetlenie, jesteśmy w stanie zakodować konkretną literę. No i tak podsumowując, w zasadzie kończąc, jesteśmy dobrym przykładem, jak projekt studencki poprzez konkursy technologiczne stał się firmą, pozyskał fajne finansowanie w fazie pre-seedowej. Ostatnio zamknęliśmy fazę seedową. Niedługo będziemy realizować pierwsze preordery. Mieliśmy możliwość zaprezentować się przed panem prezydentem, ostatnio również przed panią kanclerz. To zdjęcie jest nieprawdziwe, ale chciałem pokazać. Udało nam się pozyskać... Tak, udało nam się pozyskać fajnych partnerów, z którymi opracowujemy kolejne produkty, rozszerzenia do Fotona i robimy kilka fajnych inicjatyw. No i wartość naszej spółki wzrosła przez ciąg ostatnich 12 miesięcy o 730%, a jest to dopiero pierwszy rok naszej pracy, bo w lutym mieliśmy urodziny. Także mam nadzieję, że za rok będzie ciekawiej. Dziękuję bardzo.